Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicima, to jest piąte spotkanie z pierwszą sezoną w grze Workers and Resources Soviet Republic. No i kochani, ostatnio tutaj przebadała nam się taka mapa geologiczna, prawda, w tym uniwersytecie. Na razie oni tutaj wykładowcy uczą tych studentów, więc niech oni ich uczą, nie będziemy się na razie tym jakoś specjalnie zajmować. Natomiast ja bym się teraz zajął bardziej tym żelazem, ponieważ ostatnio na koniec odcinka odkryliśmy tutaj takie złoże żelaza. No może nie jest ono jakieś super, hiper i w ogóle genialne, no ale myślę, że na początek takie coś mogłoby jak najbardziej być. Tylko pytanie, czy to jest w ogóle jakkolwiek jakościowe złoże. No ta jakość tutaj jest taka, mocno oporowa. 57%, no ale zawsze to jest coś, tak? Lepszy, wiadomo, lepszy rydz niż nic. Więc myślę, że taki 57% będzie odpowiednie, no bo tu nigdzie indziej też zapewne takiego dobrego złoża nie mamy, bo to jakość, to złoże nie jest jakieś duże. Więc 57% to jest max, chyba że jeszcze coś bardziej w tę stronę, ale raczej nie, może się trochę jeszcze oddalę. Tu coś niby, 54, 55, 56, 57, nawet było gdzieś 58. O, tu jest mniej więcej, ja sobie to teraz spróbuję może na razie samodzielnie jakoś postawić. Tu było, o na przykład, niech będzie. No i teraz po prostu trzeba by było chyba to jakoś dojechać, nie? Tak mi się wydaje, żebyśmy to jakoś dojechali. Tylko że teraz tak, musielibyśmy wtedy wziąć taką drogę, nie, przyciąganie do kratek włączyć i jedziemy sobie z taką drogą. To jest krzywo, nie? Czy to nie jest krzywo? No jest krzywo, nie, do tej kratki chyba się przyciąga coś, czekajcie. No jest krzywo, to nie jedzie wzdłuż kratek od tego miejsca. Tam w ogóle wjeżdżamy delikatnie pod górę, ale mniejsza o to. Daleko, daleko, jeszcze kawałek. Teraz by się przydało, żeby ta droga jechała sobie gdzieś tam dalej. A my sobie tu w tym miejscu na przykład jakoś byśmy zakręcili. I pojechalibyśmy sobie wzdłuż tego i to byśmy jakoś tu po prostu podpięli. No i okej. Jest to trochę od tej naszej republiki, jest to troszkę od naszego tutaj centrum. Ja bym jeszcze tu zrobił taką drogę, ale na razie jej nie prowadził jakoś dalej, tylko po prostu tu byśmy sobie zjechali i tyle. Żeby też nie iść bez sensu daleko. Tą drogę myślę, że trzeba by było wyasfaltować, jeżeli chcemy, żeby tam dojeżdżali ludzie, ale... potem ja bym zrobił oczywiście produkcję stali, ale żeby produkować stal, to musielibyśmy mieć wybadanie produkcji stali, więc musimy go tutaj odszukać. Mam nadzieję, że to jest tutaj. Inżynieria, chemia, nauka o lasach, metalurgia. Metalurgia pewnie. Sprawdźmy. Metalurgia. Metalurgia, produkcja stali. Dobra, czyli metalurgię sobie musimy zacząć robić, więc jednak będzie nam potrzebne teraz badanie. A dzisiaj będą musieli jakoś ukryć i tyle, więc nie poradzę. Czemu tu znowu mamy takie niskie zadowolenie? To nie mamy znowu żywności, nie ma znowu żywności ani tu, ani tu. W sensie w jednym jest, a w drugim nie ma żywności i w sumie jej też nie ma w tym miejscu, więc no. A jest lipa przez to, że prawie nie ma płodów rolnych. No jak zawsze w sumie. Chociaż tu niby jakaś resztka jest, więc może akurat coś przywiozą. Trzeba po prostu liczyć na to, że coś akurat dowiozą. I tyle. No ale dobra, na chwilę nie ma, też jakoś wytrzymają, miejmy nadzieję. Na razie najważniejsze jest to, żeby tu zrobić tą drogę. Ta droga jest cały czas prosto. Idzie chyba tak. Czekajcie, tak spojrzmy na nią do góry, czy ona idzie cały czas prosto. Tak mi się wydaje. Tak, idzie prosto i tam dalej mamy taką odbitkę. Dobra, więc może ja bym proponował, żeby to wybudować, chociaż... Dobra, może najpierw postawmy tu jeszcze zakład przeróbki, żeby to od razu wszystko pięknie nam działało. Zakład przeróbki rudy żelaza postawimy jakoś bardziej w tym rejonie. I potem by się przydała jeszcze jakaś huta stali, tylko że hutę stali by trzeba było najpierw zaplanować, ale jeszcze na pewno przydałby się taki magazyn węgla, który docelowo by mógł tutaj stać, czyli taki mały skład materiałów sypkich, myślę, że nawet nie mały, tylko taki olbrzymi, mógłby tu stanąć gdzieś. Czyli na przykład bardziej jakoś w tym rejonie. I potem mógłby na przykład tutaj być właśnie taka huta stali gdzieś w tej okolicy. Dobra, więc to byśmy mieli. Ale jeszcze trzeba by było wydobywać węgiel, więc ten kawałek byśmy sobie skasowali tej drogi. Bo złoża węgla były gdzieś w tej okolicy. Bardziej tutaj w tych górach. Jest dosyć daleko, a tutaj, więc nie będzie trochę bliżej. Czekajcie, to jest jeszcze dalej? Czyż nie, to już nie jest aż tak daleko od tej molcy. Może tu byśmy, chociaż to będzie daleko, żeby dojechać z tym pojazdem, to nie. A tutaj?
To jest strasznie daleko, przecież to jest dwa przejście graniczne drogi, to też jest daleko. Nie wiem, czy my damy radę dojechać po prostu. Chyba, żebyśmy po prostu założyli jakąś osobną osadę tam, no ale co? No nie wiem, dobra, na razie zróbmy może ten, bo to żelazo na początek. Czyli proponuję tak, no to raczej proponuję na razie wybudować, czyli to wybudujemy i to wybudujemy, plus ten taśmociąg. Trochę to nam zejdzie kasy, ale mam nadzieję, że na razie na sprzedaży nawet może samego żelaza troszkę nam pójdzie też. Też za żelazo dużo nie dostaniemy, raczej to by już stal była potrzebna, żeby więcej trochę za tą stal dostać, no ale co zrobić. Ceny są jakie są i więcej nic tutaj nie poradzimy za bardzo, żeby kombinować. Tyle trzeba sprzedawać, tyle trzeba, no i tyle, nie? Ostatnia szansa na zakup czego? Jakieś lokomotywy dziwnej. Dobra, więc myślę, że można by się tym teraz zająć. Mają tu żywność? Widzę, że mają. Zobaczcie, te płody troszkę tu ich pewnie jest. No, coś tam zawsze jest. Dobra, na razie nie wnikajmy w to. Teraz musimy tu zrobić asfalt. Na części tej drogi. Na razie może bym go spróbował zrobić w ten sposób, czyli to wszystko. Albo inaczej. Tylko może za rubla od razu byśmy wzięli, czyli jeszcze raz, to byśmy wzięli. Ewentualnie ja bym tu wziął, o. Dobra, i dalej bierzemy tak. Teraz tu by trzeba było wytyczyć tą drogę asfaltową najpierw. Mi się wydaje, że już po prostu wytyczymy sobie obie, nie będziemy się tu już bawić. Będzie pierwszy asfalt, droga asfaltowa w naszej republice, ta właśnie główna. Czyli w sumie poprawnie, główna droga powinna być najpierw asfaltowa. Trochę pieniędzy na to zajdzie, no ale co, już lepiej, żeby było to porządnie zrobione. Żeby do granicy można było dojechać normalną drogą, o. A na razie tylko ta i raczej więcej nie planuję na razie asfaltowych. Czyli tylko to, co jest potrzebne, no i teraz tu by trzeba było jeszcze porobić te jednokierunkowe oczywiście. Czyli odtąd robimy taki tutaj odcinek jednokierunkowej drogi. A teraz robimy w drugą stronę tą drogę. Proszę bardzo. Coś takiego. I jeszcze do granicy oczywiście. Też ma być wszystko jednokierunkowe jak najbardziej. Nie będziemy się bawić. O, proszę bardzo. Wszystko ma pięknie i ładnie działać. Tu widzę, że autobusy już zaczęły od razu, zobaczcie, jak pędzą. Na nasze wynalazki, tutaj na przykład z alkoholem do baru sobie pojedzie tędy, będzie mu szybciej na pewno. Tu też pędzi autobus jakiś z ubraniami, nie wiadomo gdzie. Aha, on tędy jedzie. No dziwacznie, ale okej, spoko, nie wnikam. Każdy jeździ jak chce. Nie mój cyrk, nie moje małpy, ale nieważne. Czy oni tu w miarę jakoś żyją? Aha, żywność się nadal nie ma, film też w sumie nie ma, okej. A niby jakieś płody rolne są, jest ich minimalnie, no ale są. No może najwyżej dołożymy potem ich trochę więcej. Na razie zostawmy to. Niech żyją sobie tam. A teraz tak, tu byśmy zrobili taką drogę jeszcze i tu byśmy zrobili taką drogę. Przy tej drodze ja bym wybudował przystanek. Budynek jest bez zasilania, no właśnie, budynek jest bez zasilania, nie ma najprawdopodobniej energii, więc też by trzeba było tu podciągnąć. Taką podstację proponuję tu zrobić. I teraz skąd ciągniemy energię? Ja bym tu wziął ten taki najmocniejszy napęd, ten przewód. Więc może zrobilibyśmy jakąś rozdzielnię jak najdalej. Tylko pytanie brzmi, czy to jakoś daleko, mam w ogóle jakiś jeszcze ten. Skąd on czerpie prąd? On czerpie prąd stąd, dobra, tu. Skąd ty na przykład czerpiesz prąd? Stąd, tak? Trochę lipa. Ale dobra, jakbyśmy na przykład zrobili jeszcze jedną podstację w tym miejscu. Tylko na razie może samodzielnie budujmy. Potem byśmy gdzieś zbudowali rozdzielnie. Jest chyba jedyne logiczne miejsce, na które na razie tu będzie jakiś sens to miało. Wywalmy sobie wtedy tą linię. Przez chwilę. Jej nie będzie, ponieważ tak, chciałbym, żebyśmy tu mieli taki porządny sprzęt na to, tam potem wyjdziemy takim, a stąd po prostu pójdziemy jakoś tu, chociaż nie wiem, co się uda. Inaczej, stąd po prostu wyjdźmy tak.
Dobra, a stąd możemy teraz iść. Nie wiem, czy z gdziekolwiek wyjdę. Tu jakoś. O tym co tutaj na przykład i potem już jakoś tędy. Może tędy już będzie łatwiej. Albo nie, inaczej zrobimy. To ja stąd wykasuję, tu pójdziemy jeszcze takim podziemnym. Poczekajcie, jakby stąd teraz jeszcze wyjść. Jakoś tak, na przykład na prawo bardziej. Dobra, coś takiego mi tu przyciągnęło się. I co teraz? Jak ja mam stąd niby wyjść, czy nie wyjdę? Muszę, będę musiał iść tak jakoś lawo. Dobra, i teraz tu jeszcze postawimy taką rozdzielnię. Która też się nam na pewno przyda. Czyli w tym miejscu. I teraz to sobie stąd bym skasował. To bym podpiął tutaj. Teraz to pójdzie, z tym pójdziemy sobie jakoś tak. A z tym wyjdziemy z takimi przewodami na ziemnymi. I będziemy tu po prostu szli wzdłuż tej drogi. Proszę bardzo, jak daleko będziemy szli wzdłuż tej drogi. Potem tu lekko skręcimy i tu dojdziemy, o, coś takiego. I teraz finansuj budowę rublami, ale także nie wszystko, ponieważ jeszcze musimy tu część rzeczy sfinansować. To jest sfinansowane dotąd, tak? Tu musimy to sfinansować na pewno. Te przewody, nie wiem, czy się sfinansowały, czy nie. Ała, tory sfinansowałem, trudno, już teraz się mówi. Dobra, chyba teraz wszystko mamy, poza kawałkiem torów, który już jest zbudowany, no ale trudno. A, widzicie, ja może ten po prostu kawałek na razie wyburzę, bo mi tu trochę przeszkadza, że już jest taki wybudowany, a on jeszcze jest plany, więc ja go po prostu wywalę stąd. Niech on tam gdzieś będzie na razie idę. Czy wszystko ma zasilanie? Wszystko ma zasilanie, ok. Ten narzeka na wydajność tych połączeń, już nie narzeka aż tak bardzo. Ci tu mają prąd. Nie, brakuje wody pitnej, no ale wodę pitną... To też by trzeba było ściągnąć aż stamtąd, niestety, taka sytuacja. Pytanie brzmi, dokąd nam dochodzi najdalej też ta rura. Tu mamy hydrofornię, nie? No dobra, to można by tą hydrofornię może na przykład jakoś tutaj dać. Tu bym kawałek anulował i na przykład tu bym jeszcze zrobił jeden taki rozdzielacz. Czyli byłoby tego trochę więcej. To sobie wywalimy i teraz stąd zrobimy takie podłączenie, a stąd wyjdziemy sobie jakoś tak w miarę prosto. I przelecimy się, przelecimy do tąd jakoś docelowo. I jeszcze by trzeba było jakąś hydrofornię, wiadomo, postawić. Dobra, to łączymy i teraz mam nadzieję, że to się wybuduje, a jak nie, to jeszcze ten rozdział mi zostanie do wybudowania się. Więc zaraz go tu kliknę. Okej, dobra. Hydrofornia się już napełnia. Tu też powinna się już napełniać raczej, co? Czy jeszcze nie? Nie, bo się nie wybudowała jeszcze. To ciężko by było, żeby się napełniała. Jest! Okej, czyli brakuje wam już tylko rudy węgla. Czyli tak, poza tym, że mamy lecące zadowolenie, co jest znacznym dramatem, to się dzieje w tej republice. Aha, wy nie macie cały czas żywności? Nie, wy macie żywność. Ale z tą żywnością jest taka trochę lipa, ponieważ tak, my tych płodów rolnych mamy strasznie mało, a... tych płodów też jest strasznie mało, widzę. Tu ogólnie mamy za mało pól. Ja bym dołożył trochę może tych pól jednak. Jak widać, okazało się moje przejście słuszne, że będzie ich za mało. To je po prostu tak porozstawiamy i zrobimy teraz takie drogi jakoś tutaj. Już nie możemy zrobić ich z przyczyn. No właśnie, no i po co? I znowu będzie takie dziwadło potem. Sam to pole znowu muszę naprawić najpewniej. Masakra. Dobra, jeszcze raz, spróbujmy teraz. Nieważne jak to będzie podpięte, ważne żeby było. Okej, to się już samo podpięło, do którego kołchozu się miało przypiąć, to się miało przypiąć oczywiście do kołchozu tego. Żeby mi może do tamtego się nie przypisywało, bo to bez sensu będzie. Okej. Ogólnie widziałem tam jeszcze, że jest propozycja nazwy miejscowości od Mateusza. Zaraz wam powiem, jaka ona jest.
ta propozycja to jest po prostu voicimowo nowe, więc jak najbardziej możemy sobie to tak nazwać. Voicimowo nowe. Proszę bardzo. Śmiało piszcie jeszcze jakieś nazwy na dzielnicę, będę na pewno z nich korzystał. I jeszcze skoro mamy już to voicimowo nowe, ja bym postawił tutaj urząd miasta może od razu, żeby to jednak było. Czy można jakiś, nie, myślę, że to jest jeden po prostu budyneczek, który ja bym ustawił jakoś na przykład w tym miejscu. Myślę, że to jest dobra lokacja, tylko sprawdźmy, czy tu droga się podepnie. Tu widzę, że droga się nie będzie chciała podpiąć, ale to przesunąć ścieżkę. Jak ją skasuję, będzie chwilowe podpięcie, co? Oczywiście, że będzie. Więc możemy ten budynek również wybudować. Dobrze, czy ten żywności nie ma? Ten też żywności nie ma, widzę. No z tą żywnością jest spory problem. Niestety, bo płodów rolnych jest mi za mało zdecydowanie. A teraz będą trzy dodatkowe pola, ale te trzy dodatkowe pola coś pomogą, to wątpię, szczerze mówiąc. Ale dobra, niech im będzie, że może coś pomogą. Okej, nieważne. W każdym razie tu mamy teraz taką drogę. Już wszystko mamy gotowe, więc mi się wydaje, że po prostu braku... Czy ja postawiłem zakład przeróbki rudy węgla? No nie. To nie miało tak być. Źle zabudnę, jak to postawiłem. Super. Czy to nie miał być taki budynek? Ludzie. Coś to ja zrobiłem? Miał być zakład przeróbki rudy żelaza. No szczęście, on tu chyba się jakoś pasuje w miarę. No, to musimy na nowo postawić i na nowo zmarnować nasze fundusze. Super. Genialnie po prostu. Świetnie. Bo tej żywności mamy tutaj tak mało. Oni już coś wzięli z tą żywnością? Nie wiem, w sumie, dobra, nie wnikam. Ważniejsze jest to, żeby była jakaś szansa, że ją dowiozą w ogóle. Chociaż czy tutaj jest co dowozić? No właśnie, o to jest pytanie. Bo to tak średnio wiadomo. Gdzie się płody rolne można by zamówić, nie? Na razie myślę, że musimy się tym posłużyć, żeby ono jakoś działało w ogóle. No ale tak docelowo, no to tu już teraz wszystko działa, tak? Ruda żelaza i jest to i tylko za tym zaśmę, czym jeszcze by trzeba było wybudować i wszystko będzie. I można by zacząć jakąś... jakieś żelazo produkować, tylko najpierw może byśmy dołożyli troszkę pracowników, bo to będzie mi się wydaje raczej za mało. Więc ja bym jeszcze ich trochę dołożył. Tylko z tym, że najpierw może bym tory przeprowadził jednak. Dobra, a to byśmy po prostu podokładali trochę takich jeszcze bloków. Może tak? Chociaż nie, wyjścia muszą być w tą stronę te budynki. Czy tutaj znowu jakaś ścieżka istnieje? Chyba tak, ta ścieżka nie wiem, jest chyba problemem jakimś. Ja na razie wyburzę po prostu i tyle, nie będzie jej tu. O, po prostu na raz się udało. Dobra, mamy trochę takich bloków. Teraz tak, to sobie kawałek gdzieś wyburzymy, nie wiem. Może zrobię to bardziej w tym miejscu jakoś. Zrobimy tu taki przystanek po prostu. Jaka tu infrastruktura? Aha, tu jest jakiś, widzę, kawałek jeszcze czegoś, co jest obecnie niezidentyfikowane. To można by tu postawić i można by teraz jakoś połączyć na przykład. Czemu my tak mało mamy tej żywności? W ogóle jej tutaj nie ma już? Nie, no jest jakaś niby, ale jest jej zdecydowanie za mało. Dobra, widzę, to ja po prostu manualnie zakupię tu jakąś żywność i tyle. Trudno, coś musimy, żeby jakkolwiek to działało. Tu już się wszystko wyczerpuje. Ale chociaż trochę tego będzie, no chociaż trochę tego teraz jest, więc może coś się uda. Chociaż nie wiem. Bo nie jestem jakoś przekonany, no ale okej, niech na razie sobie jakoś to może radzą. Też widzę, że strasznie dużo mamy już właściwie wzrost, który zaraz będzie gotowy do zbioru. Więc fajnie, bo zaraz to powinno już zacząć trochę szybciej działać. Ale nieważne, wracając do tematu, no to właśnie poza tą żywnością, której ciągle brakuje w tym. Chociaż już coś idzie dowieść, na szczęście, tak, coś ruszyło dowieść. To właśnie te bloki ja bym tu wybudował, z tym, że jeszcze bym tu jeden sklep spożywczy dostawił jednak. Tylko z tym, że sam sklep spożywczy, bo nie wiem, czy stąd oni dojdą tutaj. Tu jest, nie, to nawet nie jest tu, to jest jeszcze dalej tutaj. No nie, więc może jednak postawmy lepiej taki cały dom handlowy od razu.
Taki niech będzie, wynalazek, może tu bardziej. Kosmos, żeby tutaj na przystanek nie dojedziemy chyba. Ja to jest złe miejsce, albo za, albo przed przystankiem by trzeba było, a nie tak. Bo tak to my nie dojdziemy, to może za przystankiem jeszcze kawałek po prostu postawię i tyle. I się nie będę bawić. A w ogóle jak tam masz urząd miasta, ktoś tam pracuje czy nie? A, jest bez zasilania, bez pozbawiony wody pitnej, super. Czyli w tej okolicy już nie ma, w tej jeszcze jest, w tej już nie ma. Dobra, to będziemy najwyżej potem myśleć. Na razie tu się nie rozbudowujemy, więc tam na razie ten urząd może nie funkcjonować tak, jakby miał funkcjonować, ale dobra. Urząd, nie urząd, zostawmy go na razie. Teraz pytanie brzmi, co robią dalej biegów, więc to też by trzeba było jakoś tu od razu przeprowadzić. Dobra, na razie dotąd to prowadzę, zaraz to wywalimy stąd. Na chwilę to przeprowadzimy tutaj. I to powróci w ten sposób. Ja to oczywiście od razu mogę wybudować w sumie. Dobra, więc niech to funkcjonuje tak. A to sobie po prostu przeprowadzimy jeszcze kawałek dalej. I tutaj jeszcze myślę, że mi się raczej zmieści taki mały dom handlowy. Taki wynalazek, popierdółka taka może być, okej. A tu ewentualnie jeszcze jakiś jeden blok byśmy wybudowali. Teraz ten przystanek bym wybudował. Od razu jakieś autobusy bym kupił już. Chociaż tu nawet mamy jakieś, więc w sumie można by to od razu zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz, żeby nie było, tylko robotnicy tu mają czekać. Chociaż można by też jakąś podstawówkę postawić, bo nie sądzę, żeby oni do podstawówki stąd mogli podejść na przykład. No właśnie, stąd oni za daleko nie podejdą. Ponieważ tu mamy taką byle jaką drogę. Nawet te ścieżki też teoretycznie można by w tej okolicy ulepszyć. Czy to mi za wiele pewnie nie da. Aha, bo to się w ogóle samodzielnie teraz kupnęło, no to jeszcze... No nie, znowu to wybudowałem, no już teraz trudno z tymi torami. To nie będę mógł gdzieś dalej podejść, inaczej nie sądzę niestety. Do szkoły, powiedzmy do szkoły też będzie za dużo tych uczniów. Więc mi się wydaje, że tu powinniśmy jakąś taką, może trochę mniejszą tym razem szkołę też postawić, ale jednak powinniśmy. Nie takiego olbrzyma, tylko może na przykład coś takiego bardziej, o tutaj. Bo tu będzie chyba dobre miejsce na właśnie na taką szkołę, coś innego trochę, a tu by było miejsce na jakąś drogę na przykład dobre też. O, żeby jakaś droga dalej poszła. Dobra, my tych robotników mamy całkiem sporo, ale to spokojnie, ponieważ już uruchamiamy linię. Pracownicy żelaza to będzie linia. Tutaj akceptuj i przypisz linię do pojazdów. Raz, dwa, trzy. Tutaj będzie ładowanie tylko robotników, a tu będzie wyładowywanie tylko robotników. I to będzie pracownicy żelazo. Proszę. Akceptujemy oczywiście i ruszamy do akcji. Zaraz na przystanku będzie co robić. Już widzę, że coś tu ludzie są. Teraz może można też z tej okolicy troszkę podochodzić tutaj. Część tych bloków, więc nie będą wszyscy musieli chodzić tam. Ale z tego bloku się będzie dało dojść. O, widzę, że z tego się nawet nie będzie dało dojść. Lipa trochę, a tutaj rozumiem, z tyłu żadnej ścieżki nie zrobimy. A obok na przykład wzdłuż na razie też się chyba niestety nie uda. A z tego już się będzie dało? Też nie? To z którego się będzie dało najwcześniej? Z tego, tak? Też nie. A z tego? Z tego już dojdziemy. Okej, czyli dwa bloki nie będą mogły tu dojść. No już trudno. Już widzę, że pierwsze wyruszyły do akcji. Jeden wzięli, a gdzie reszta? Aha. Reszta sobie poszło. Tu jest 36, tu jest 32. Aha, bo to nie ten. Spoko, tylko można by to jakoś tu już sensownie w miarę zbudować, więc może zróbmy to dalej. Czyli przeprowadźmy to jakoś tak, niech po prostu, nie wiem, to będzie jakieś kolejne skrzyżowanie, o. O, i tyle. A tutaj też można by teraz tym już jakoś połączyć, na przykład docelowo i taki układ dróg zrobić, o. Już coś będzie zawsze przygotowane, zawsze będzie można już coś robić dalej, nie? A głównie chodzi o to, żeby właśnie ci robotnicy mieli co robić, ale jak ich tych ludzi jest tutaj tak dużo, tych autobusów tak mało,
bo mi się wydaje, że powinniśmy trochę więcej ich kupić. Nawet bym kupił te większe pojazdy teraz. Przepisał mi jeszcze na tą linię. Pracownicy żelazo. Więc niech oni już jadą od razu. Dobra, tu już coś jest. Aha, jeszcze mamy ten sklep, który nie jest jeszcze tutaj tylko podpięty. Więc od razu bym może te centra dystrybucyjne tu podpiął. I niech oni tu mają wyładunek tego, co się tam da. I jeszcze tylko skopiujemy sobie. Raz, dwa, trzy. I nie będę się zupełnie tym przejmować, czy to działa, czy nie działa. Najważniejsze jest to, żeby po prostu było tego troszkę więcej. I mam nadzieję, że jak oni tu zaczną przyjeżdżać, będzie też lepiej. Czy już tu ktoś przyjechał? Widzę, że tak. Na razie jeden pracownik chyba jest. A co oni dają radę? No dają. Jest na styk, ale dają radę tu dojechać. Ale jest na styk, więc nie może być żadnych korków, ani żadnych opóźnień. Naprawdę jest słabo. Aha, o tym w ogóle nie ma pracowników i ich nie będzie, ponieważ nie ma ścieżki. A można zrobić na przykład tak, wtedy będzie bezpośrednio od razu podejście. No ale dobra, zaraz będzie, nie będzie można gdzie składować rud żelaza. Więc myślę, że można by też jeszcze na przykład zrobić tu taki skład materiałów sypkich. Ale tylko z tym, że to może nie aż takie duże. Czy teraz dużo stawiamy? Czy nie mogłoby być duże, nie? Sprawdźmy, czy też my ciągiem to jakoś przejdziemy. No właśnie, kolizję, więc trzeba było trochę dalej to myślę odstawić. Na przykład wtedy jakoś tu można by myślę nawet na górą przejść, ewentualnie można by zrobić tutaj jakiś taśmociąg, o. Takie coś. Można by takie coś, ale nie można by czegoś takiego tradycyjnego. Pokażcie mi to, czy na przykład się stąd jakoś udało przejść. A na przykład jakbyśmy jeszcze tu zrobili coś takiego stąd. Czekajcie. Dobra, zrobimy po prostu to przejście i tyle, nie będziemy się tu bawić, po co? Na chwilę nie będzie tu dojazdu, na chwilę, zaraz będziecie mogli jechać, tylko najpierw ja muszę taki taśmociąg tu postawić, sorry, sorry. Ja jedziemy teraz ten taśmociąg, żeby to nie trwało wiecznie, ale nie to. Dobra, wszystko przypinamy. Przepraszam, ale chciałem to wszystko przypiąć. Ten skład też zresztą. Nie możemy składować jakichś rzeczy, ale za trudno, więc nie poradzę. Róbcie to tak. Pięknie tych pracowników jest. Pięknie i wybitnie. Pokażcie mi jeszcze teraz, jak sytuacja tutaj. Z tym badaniem idzie nam. Dobra, mam 52%. Na razie może nie jest idealnie, ale za to, żeby cokolwiek sprzedawać już i żeby cokolwiek zacząć zarabiać, bo coś by wypadało. To ja bym zakupił może tu jakieś takie otwarte skrzynie. Czy zamkniętą będziemy mogli wozić żelazo? Raczej nie. Więc kupmy takie otwarte skrzynie jakieś. O, też nie może wozić żelazo, co ja robię? O czym, wywrotku mam to wozić? Właśnie, żelazo się wozi wywrotką, dobra, weźmy to może sprzedajmy jeszcze, póki mogę. A ja kupię więcej wywrotek, chociaż te wywrotki, no nie będą tak po jedności sortowane. Chociaż coś zarobimy, ale nie sądzę, żeby to było dużo, no ale niech będzie. Stwórz linię, nowy przystanek, żeby po prostu się tego pozbywać stąd. Bo my się tego nie pozbędziemy nigdy. Dobra, zaraz to zrobimy. Już niech będą przypisania, my zaraz na ten skład nadrobimy to podłączenie. Ono jest w tym miejscu, to możemy to zrobić tak. Urucham, urucham, urucham. Tu będzie ładunek żelaza, wyładunek żelaza. Xuj. I będzie eksport żelaza docelowo. Oczywiście będzie to eksport stali. Dobra. Proszę bardzo, pięknie. Pięknie to tam działa, czemu tylko nie ma tutaj dalej tego, co jeszcze żeśmy chcieli? Żywności. Powinno być tam, gdzie jest, tylko po prostu może być jeszcze, wiecie, troszkę problemów, ale...
Ale to spokojnie. Czekajcie, to działa, to w miarę działa, też widzę. No, to jest sporo ludzi, fakt. Jak jest żywności dużo, to po prostu jest... Zdecydowanie po prostu, oni się rzucają na to jak mięso, wiecie, jak większą maszynkę. Ale w sumie nie ma co dziwić. No, już przyjechały te malutkie autobusiki. No powinny też mieć jakiś przystanek końcowy te autobusy, bo one tak będą jeździły w kółko. Więc niech będzie, że na razie będą zahaczać o ten przystanek końcowy, który jest najbliżej dla nich. I tyle. Więc jak będzie potrzeba, mają o niego zahaczyć. Znowu mam brakuje żywność na serio. Trochę zabawne nie jest. Że mam znowu żywności brakuje. Oj, ludzie. No, tu widzę w ogóle wszystkiego już zabrakło. Super. A ten czemu nie może? Bo co, on nie może wyjść stąd? Aha, bo tu się nie podpięło, coś widzę. Weź tam z finansów, niech oni już stąd wyjdą, ludzie. Dobra, więc rozumiem, że znowu troszkę tutaj mamy. No, solidnie jest, solidnie. Przyjechałem. Ile to będzie warte? Nie będzie wiele tego to warte na pewno. No to nie będzie wiele warte. Eksport żelaza w sumie nie ma sensu, no dobra, niech chociaż sobie coś jeżdżą. Bo to żelaza jest po prostu tyle, że to ręce po prostu opadają. Więc jakby było tyle stali, to byśmy na stali naprawdę solidnie mogli zarobić. Tylko najpierw musimy tą metalurgię załatwić i będzie świetnie. Metalurgię załatwimy, zrobimy tor tutaj i będziemy mogli zarabiać na stali, ale to już w następnym odcinku, zatem wam dziękuję. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli nie zostawcie łapeczkę w dół, zostawcie też jakiś komentarz na kanale, subskrypcję, no i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć i pa pa!